W marcu 1981 roku po pierwsze miałem świadomość, że mamy do czynienia z prowokacją. A tak to zresztą wtedy mówiono, prowokacja bydgoska, napaść na Rulewskiego i kolegów, której być nie musiało. Było rzeczą oczywistą, że była chęć jakiegoś rozegrania Solidarności i było rzeczą oczywistą, że Solidarność, jeżeli ma być Solidarnością, musi zareagować. I ogłoszone zostało pogotowie i założony strajk. I w tym kontekście były toczone negocjacje. Tutaj będąc, w Hucie Beldon, w czasie konfrontacji marcowej, czyli 30-31, kilka dni wcześniej już byłem tutaj, miałem świadomość pewnej dziwności sytuacji. Mianowicie główny w regionie komitet strajkowy usytuowany był w Hucie Beldon. Było kilkunastu poważnych działaczy. Było kilkudziesięciu pracowników gdzieś do pomocy. Straż przemysłowa i pusto. Jakby ktoś nas chciał wynieść, to by nas wynieśli. W związku z tym miałem świadomość, że nie ma decyzji na uderzenie siłowe. I tu pozwolę sobie odskoczyć na bok w pewnej anegdotycznej sytuacji. Koleżanka z mojego środowiska dzięki kontaktowi z pewnym człowiekiem miała relację z godziny może 4, może 5 rano 31 marca, czyli szczyt przesilenia dla rozmów w sprawie bydgoskiej. Wylatywał z lotniska w Warszawie, chyba do Szwajcarii, wicepremier Mieczysław Jagielski. Ktoś go zapytał, być może to ten informator, czy będzie interwencja. Jagielski tak zmęczony nad ranem spokojnie uśmiechnął, mówi, nie będzie żadnej interwencji. Gdyby miała być interwencja, to niepotrzebnie bym jechał po pieniądze. I później były ogromne pretensje w środowisku do tej koleżanki, która powinna była natychmiast te informacje przenieść do Janusza lub do Henryka Klaty. A ona tego zaniedbała i doniosła tę informację, kiedy już było po zakończonych rozmowach, podpisanych porozumieniach. Negocjatorzy Solidarnościowi, gdyby mieli te informacje w czasie negocjacji w południe 31 marca, to oczywiście byłyby to zupełnie inne negocjacje. To jest tak, opowiadam to często w celach wręcz szkoleniowych dla młodzieży, żeby nigdy nie lekceważyli informacji szczątkowych, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla zrozumienia rozwoju sytuacji. Teraz wracając tutaj na Śląsk, moja intuicja była taka, że się dogadają, ale oczywiście pewności mieć nie mogłem. Ponieważ byłem tu przez wiele dni, to był akurat weekend chyba, czy jakieś wolne dni, nie pamiętam z jakiego to tytułu. Moja żona była półtora miesiąca wcześniej, zawarliśmy związek małżeński. Koledzy przywieźli ją do mnie, żeby się samej za mną nie ckniło w Radomiu, gdzie wtedy przejściowo w moim mniemaniu mieszkaliśmy. Kiedy zobaczyła, przyszła razem z nami tam do tej sali w Hucie Beldon, gdzieśmy siedzieli, kiedy zobaczyła śpiewającą patriotyczne pieśni ferajne, prawda, i tą pustkę dookoła, oczywiście zorientowała się, co się dzieje, wpadła w ciężkie przerażenie. I to był ostatni mój dzień pobytu tutaj z kolegami z Solidarności Pracowniczej,
zareagowała ucieczkowo, a ja uznałem, że moje miejsce jest przy niej i pojechałem za nią. Wiem, że później mieli do mnie różne pretensje, ale z perspektywy czasu sądzę, że później w życiu, gdzie polityką zajmowałem się wielokrotnie, dużo za to płacąc, miałem duży kredyt zaufania ze strony żony właśnie za to, że wtedy pojechałem z nią, a nie zostałem tutaj.